Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dzisiaj ze mną Janusz Siadlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor chóru Filharmonii Częstochowskiej, chóru Collegium Cantorum. I będziemy dzisiaj zapraszać na koncerty, a właściwie niezwykłe spotkania, które dziać się będą nie w samej Częstochowie, ale poza nią. Od 14 do 17 listopada włącznie, chodzi o muzykę w świątyniach. Tak, muzyka w świątyniach. Cykl znany. Cykl znany wyjeżdża rzeczywiście poza granice miasta. Podróż rzeczywiście w czasie, jak to zwykle bywa, ale i podróż dla chóru i maraton, jeśli tak można uznać, bo rzeczywiście... Cztery dni pod rząd zespół da koncerty w różnych miejscowościach. Myślę, kilka słów jeszcze przypomnienia o tym cyklu. Cały czas niesłabnącym powodzeniem cieszący się cykl odkrywa przed nami, również artystami, niezwykłe miejsca. Te częstochowskie kościoły zostały dość dobrze już przez nas poznane, ośpiewane, co nie znaczy, że nie wracamy do nich z przyjemnością. Natomiast poznajemy to, co się dzieje wokół naszego miasta. I okazuje się, że są wokół znakomite, piękne miejsca, cudowne świątynie. I tak 14 listopada w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Złochowicach damy koncert w przepięknym kościele, który ma już ponad stuletnią tradycję, trochę więcej nawet, ponieważ w 1909 roku, jak wskazują pierwsze zapiski, już były notowane, istniała kapliczka. Potem parafia erygowana w 1918 roku przez bardzo ciekawą postać księdza Edwarda Goca, wielkiego społecznika, założyciela, współzałożyciela Straży Pożarnej i orkiestry parafialnej. Mhm. Więc takie tego typu ciekawostki właśnie są w tych miejscach, których często wierni, do których wierni przybywają, modlą się, nie wiedzą nic o takich bardzo istotnych rzeczach. Ja rozumiem, że te rzeczy, o których teraz mówisz, to są tylko niektóre, ale tak? Oczywiście, że tam tak. Będzie o wiele większa opowieść. Oczywiście, że tak, więc ja tylko celem zachęcenia do świeżego spojrzenia na te miejsca, jakby wspominam o pewnych faktach. Dzień później w kościele, którego za bardzo reklamować nie trzeba, świętego Marcina w Kobucku, który został, kościół został zbudowany już w 1144 roku, więc sięga ogromnego czasu wstecz. Notowane zapiski oczywiście przez Jana Długosza. Parafia w Kobucku była swego czasu jedną parafią, ale bardzo obszerną. Później została podzielona na kilka mniejszych. Dzień później z kolei w Krzepicach 16 listopada też należy do grona prastarych parafii, ponieważ swymi korzeniami sięga do czasów Kazimierza Wielkiego, do czasów ostatniego z Piastów, który wybudował zamek, nadał Krzepicom prawa miejskie, wybudował kościół farny. I naszą podróż zakończy koncert w kościele Świętej Rodziny w Pankach. Kościoła też o stuletniej tradycji, parafia erygowana przez biskupa Kaliskiego w 1919 roku. Natomiast kościół stanął na fundamentach, też ciekawostka, dawnej huty żelaza, a został konsekracji nowego kościoła dokonał znany biskup Teodor Kubina. Tyle kilka faktów, których właśnie będziemy świadkami usłyszenia tychże informacji, wielości informacji podczas naszych koncertów. Tak, bo te koncerty to jest historia miejsca, ale koncert zobowiązuje, będzie też muzyka, o muzyce za chwilę. Złochowice, Kłobuc, Krzepice i Panki. I mówisz tak, tu się zakończy podróż, ale jak rozumiem, zakończy się ta część podróży, bo ja nie uwierzę, znając ciebie i chór, że to jest koniec, że nie będzie innych kościołów. Dlaczego te na początek, te miejsca? Bo coś musi być na początku. Ja tutaj bardzo chcę podziękować
staroście kobuckiemu, panu Henrykowi Kiepurze, który też bardzo mocno zaangażował się w wybór również tych miejsc i we współorganizację tego cyklu. Dlatego wespół właśnie z nim został dokonany taki, a nie inny wybór kościołów. Na początek. Na początek, dlatego że oczywiście, że ich jest bardzo dużo. W zasadzie można byłoby robić tylko to, ale wiadomo, że to jest jedna tylko z gałęzi działalności chóru. Poza tym też te wszystkie koncerty zewnętrzne, również też tego typu są obarczone wydatkiem finansowym. Tutaj akurat bardzo się cieszę, że wspiera tą inicjatywę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo dziękuję mediom przede wszystkim, które też uczestniczą w promocji tego wydarzenia. A organizatorem jest Instytut Rozwoju Sztuki we współpracy z Filharmonią Częstochowską i z Regionalnym Ośrodkiem Kultury. I co jeszcze ważne, oczywiście integralna, bardzo istotna część to są opowieści historyczne dokonywane przez Juliusza Sentowskiego. Do tego oświetlenie. Myślę, że tak jak do tej pory, publiczność wychodziła nie tyle zadowolona, co zachwycona nowym obrazem świątyni, nowym jej kształtem we własnych umysłach, nowym spojrzeniem, świeżym spojrzeniem. To nas bardzo cieszy, bo nie tylko publiczność dowiaduje się, ale my również jako artyści śpiewamy muzykę, o której właśnie też jest słów kilka, w miejscach do tego przeznaczonych. Posłuchamy naprawdę takiego spektrum muzyki polskiej XX wieku, bo będzie tam i muzyka Szeligowskiego, będzie muzyka Stanisława Wiechowicza, jeden z jego najwcześniejszych utworów, Veni Creator. Także myślę, że ta muzyka wespół z opowieścią i wespół ze światłem stworzy nam przez chwilę oderwanie od rzeczywistości, która nas na co dzień otacza, którą widzimy bezproblemowo, obserwujemy ją. Natomiast od tego się czasem trzeba i warto oderwać, żeby wniknąć gdzieś indziej. Mhm, czyli to jest takie zaproszenie do tego, żeby przyjechać na jeden z koncertów albo wybrać się na wszystkie, zrobić sobie samemu maraton. A powiem, że to w gruncie rzeczy, oczywiście chociaż kierowane... Repertuar będzie różny podczas tych koncertów, czy nie, ten sam? Ten sam chcemy pokazać, taki dokładnie skrojony, jeśli można tak uznać, na te miejsca program. Więc myślę, że wartość, to są oczywiście też i projekty kierowane bardzo mocno do lokalnych społeczności, ale wiem, że z Częstochowy nasi słuchacze też się wybierają. Też się wybierają, oczywiście. Wstęp jest wolny. Jak zwykle. Żyjemy rzeczywiście w takim przebodźcowaniu, a tutaj warto świadomie wystawić się na działanie bodźców, które są dozowane w sposób taki przyjemny, tak? Bo i ta opowieść, i oświetlenie, o którym mówisz, wnętrze świątyni, no i to, co będziecie śpiewać. To jest wszystko razem, całość. Ja myślę, że to jest ważne, co mówisz, że to przebodźcowanie jest rzeczywiście taką cechą dzisiejszego życia i jakby takich reakcji społecznych, więc absolutnie to jest konieczne. W różnych to aspektach się odbywa uspokojenie naszego życia, naszej rzeczywistości, ale to, co proponujemy, rzeczywiście jest warte odwiedzenia, dlatego że dajemy, ja to zawsze powtarzam, że my przenosimy się w czasie i chcemy zabrać w tych przenosinach jak najwięcej ludzi ze sobą. I tak wrócimy do rzeczywistości. Czasem ciekawej, czasem nie bardzo. Ale ten moment będzie naprawdę fascynujący, co jest dla mnie takim motorem, jak zwykle, do kolejnych działań. Takie momenty, takie spotkania ze sztuką, jakie proponujecie, one mogą być takim gładzeniem fal, tak? Wchodzimy na chwilę w przestrzeń, którą podajecie, proponujecie i wychodzimy, mówisz, do tego życia, które mamy, tak? Do tego przebodźcowania, ale troszkę przemienieni, tak? Taką mam nadzieję, tak? No więc ja też mam nadzieję, ale myślę,
myślę, że tak, dlatego że ja wychodzę przemieniony też po tym, ponieważ dobry koncert w dobrym otoczeniu z bardzo interesującą publicznością, to znaczy bardzo zaangażowaną w to, co my chcemy pokazać, co chcemy podać, dla mnie jest zmianą rzeczywistości. Na chwilę, ale zostaje to. Zostaje to na pewno w wielu ludziach, jeśli nie w większości, bo przecież przychodzą ludzie zainteresowani tym. Więc myślę, że te uśmiechy, z reguły bardzo liczne brawa, świadczą o tym, że coś wpłynęło do ich duszy, że coś w nich utkwiło, a na pewno zostaje. Nawet jeśli rzeczywistość jest trudna wokół. A jest. Złochowice, Kłobuckie, Krzepice i Panki, 14, 15, 16 i 17 listopada, godziny. I gdzie szukać szczegółów? Rozumiem, że nie godziny, wszystko zdołamy godziny, zapamiętać. Godziny są podane oczywiście w mediach społecznościowych i będą, jeśli nie już, to będą umieszczone na stronie Filharmonii Częstochowskiej. Więc zapraszam do odwiedzania witryn, można się szczegółów dowiedzieć. Bardzo dziękuję, a na te wszystkie wydarzenia zapraszam niezmordowany Janusz Siadlak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.